Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, Grodków. Miasto, które zawiodło, a miało wspierać nie część Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Jego mieszkańcy skrupulatnie wybrani, ci, którzy ślubowali służyć Panu Stworzycielowi na ziemi, całkowicie zawiedli. Okryli się znakiem hańby. Skutek zwrotny nad miastem zawisł i jego mieszkańcami wypełnia się przerażający dla nich sposób. Miasto stało się wielkim targowiskiem, na którym sprzedaje się śmieci ludzkim duchom, które te chętnie nabywają. Czas ziemski tego miasta minął. Obecnie jak Jerozolima, tak Grodków należy do miast upadłych, gdzie zamieszkuje już tylko ciemność w ziemskich duchach. I oby była jasność. Grodków wraz z mieszkańcami miało wspierać ziemską nie część Pana Stworzyciela Jezusa Chrystusa, a całkowicie nie odrzuciło. Ludzkie duchy dalej duchowo śpią, więc i to miasto podzieli los zapomnienia już na zawsze. Dla niego w Królestwie Tysiącletnim brak już miejsca. Dla miasta oraz jego mieszkańców. Lepiej to miasto już zostawić wraz z jego ziemskimi duchami. Miasto Opole. Dziś gości mnie część Pana Stworzyciela. Ale jego mieszkańcy zbyt mało dostrzegają z tego prawdy. Na zegarze miejskim godzina sądna wybiła już dawno. Zbyt mało przeżyje nadchodzące czasy. Bez szkody dla siebie ducha i ziemskiego ciała. Wydarzenia już dotykają bezpośrednio każdego ziemskiego ducha. A przecież promieniowanie światła ciągle narasta. Aby się na was, ludzkie duchy, wypełniło Pana Stworzyciela prawo. Możecie być pewni, że całą karmę z waszego pobytu w wielkiej materii przeżyjecie i przepracujecie na sobie indywidualnie w krótkim ziemskim czasie. Zapomnienie na was już się wypełnia.